Pamiętacie Renault Kadjar? Sukces kompaktowego crossovera Renault był tak olśniewający, że na wszelki wypadek postanowiono się od niego odciąć. I tak oto mamy zupełnie nowy model, Renault Austral. Zapraszam na test. Wprowadzony na rynek w 2015 roku Kadjar był logiczną próbą skorzystania z doświadczeń popularnego i lubionego Qashqai'a. Przecież Renault i Nissan są od lat w aliansie. Ale o ile Qashqai nadal dobrze się sprzedawał, o tyle Kadjar w najlepszych latach w Europie notował połowę wyniku japońskiego modelu. Czyli w dobrym roku Kadjar mieścił się jeszcze w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się kompaktowych crossoverów, ale przez większość czasu był gdzieś mocno w drugiej dziesiątce. W dodatku do testów dostałem egzemplarz, którego wnętrze trzeszczało od samego patrzenia i tłumaczenie Renault, że to egzemplarz przedprodukcyjny, na niewiele się zdało, bo w tamtym okresie dowolne prasowe auto francuskiego koncernu było w stanie, w którym nie nadawało się do pokazania światu. Ale kilka lat później Renault znacznie poprawiło jakość, na czym zyskały znane modele jak Clio czy Megane, a mniej znane modele jak Kadjar zastąpiono nowym Australem. Poza nazwą, która pochodzi od łacińskiego słowa Australis, oznaczającego południowy, teraz już wiecie, skąd nazwa kraju Australia, Renault nie próbowało nawet specjalnie grzebać przy projekcie. Austral jest od Kadjara o 2 cm dłuższy, o centymetr węższy, o 3 cm wyższy, ma o 2 cm dłuższy rozstaw osi. W standardowej konfiguracji ma też większy promień skrętu. Ale powiedzmy, że większy od Qashqai'a Kadjar nie potrzebował dalszego pompowania. Ten diament należało po prostu oszlifować. Problem w tym, że Francuzi znów zabrali się za krojenie serów. Dlaczego nie otwieram bagażnika gestem? Bo wyłączyłem zbliżeniowe otwieranie i zamykanie samochodu. A dlaczego to zrobiłem? Bo kiedy przechodzę obok samochodu zaparkowanego pod domem z kluczykiem w kieszeni, to samochód otwiera się i zamyka. Być może klienci Renault nie zbliżają się do swoich samochodów, kiedy nie planują nimi jeździć, ale pod moim domem miejsce do parkowania jest w takim miejscu, w takim usytuowaniu, że w drodze na spacer lub do sklepu mijam samochód. Zmiana niekoniecznie na lepsze, czyli przycisk do otwierania bagażnika. Zwykle producenci samochodu chwalą się, że dzięki zastosowaniu elektroniki wszystko działa szybciej, ale nie w Renault. Tu naciskasz przycisk i czekasz około sekundy na reakcję. I to samo jest przy zamykaniu. Bagażnik o pojemności około 450 litrów w wersji z dojazdowym kołem zapasowym został zaprojektowany przez ludzi, którym kazano coś zrobić, ale nie wyjaśniono, po co to robią. Zwykle podwójna podłoga niweluje ewentualne garby przy progu czy składaniu oparć. W Australu z podwójną podłogą nadal jest garb przy progu, a po złożeniu oparć w drugim rzędzie, do czego nawet przeniesiono z Kadjara cięgna i to jest plus, jest garb po stronie oparć. A oparcia leżą pod kątem, czyli udało się popełnić dwa błędy w jednym bagażniku. No i skoro jest dojazdówka, to półka nie zmieści się pod podłogą, zresztą nawet bez dojazdowego koła raczej nie weszłaby na szerokość. Pojemność bagażnika można zwiększyć do ponad 500 litrów, bo fotele w drugim rzędzie są przesuwane. Nowe Renault Espace to wydłużony o 20 cm Austral z tą samą przesuwaną o 16 cm kanapą, żeby ułatwić dostęp do trzeciego rzędu siedzeń. W tym miejscu chciałem już zakończyć segment o bagażniku, ale przypomniałem sobie, że aby włożyć coś większego do bagażnika, trzeba przejść nad tym progiem i się schylić i zwykle wtedy albo uderzam głową w półkę, albo opieram się nogami o zderzak, co w deszczowy dzień kończy się brudnymi spodniami. Zresztą nie musi być deszczowy dzień, wystarczy wyjechać z myjni. Renault nabiera wody w każdą szczelinę, w każdą szparę, więc po otwarciu bagażnika zawsze coś skapnie.
Klapa na szczęście jest z jakiegoś plastiku. Pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie okablowanie wewnątrz jest dobrze zaizolowane. Przechodzimy na kanapę, gdzie wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem. Drzwi zasłaniają progi. Kieszenie w drzwiach mieszczą mój bidon, nawet jeśli w takiej pozycji w pół do leżącej. Jest podłokietnik z uchwytami na napoje. Są porty USB-C i nawiew klimatyzacji. Miejsca na nogi jest dużo, więc można spokojnie przesunąć kanapę do przodu i wydłużyć w ten sposób przestrzeń bagażową. Miejsca nad głową też jest pod dostatkiem. Jedyna uwaga to regulowany kąt pochylenia oparć. Regulacja jest w tak wąskim zakresie, że równie dobrze mogłoby jej nie być. I wnętrze jest ciemne, nie obraziłbym się za jaśniejszą tapicerkę. To jest wersja wyposażenia Techno Esprit Alpine, czyli duch Alpine, taki M-pakiet w wydaniu Renault. W związku z tym w paru miejscach mamy Alcantarę i niebieskie przeszycia. Alcantara jest odporna na zabrudzenia, co może tłumaczyć wykorzystanie jej na przykład na desce przed pasażerem, gdyby ten kichał albo smarkał, czy robił cokolwiek innego, chociaż zastosowanie jej na dolnej części kierownicy daje do myślenia. Jednak wszystko staje się jasne, kiedy dochodzimy do pièce de résistance wnętrza Renault Austral, czyli dźwigni do niczego. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jest lewarek dźwigni automatycznej skrzyni biegów, ale nic bardziej mylnego. Selektor kierunku jazdy jest tu za kierownicą, podobnie jak w elektrycznym Renault Megane, czyli za kierownicą mamy trzy przełączniki. Selektor biegów, przełącznik wycieraczek i jeszcze kontroler mediów. Świetne rozwiązanie. No więc teraz wyobraźmy sobie kierowcę Renault, który jedzie i lewą ręką trzyma tu kierownicę za dół, prawą ma opartą na tej dźwigni i strzepuje popiół do kubka po kawie, tylko takiego niskiego, żeby nie ograniczał ruchu dźwigni, bo ta dźwignia jest przesuwana i albo zasłania nam uchwyty na napoje, albo dodatkowy schowek, który równie dobrze można było zakryć na przykład przesuwanym podłokietnikiem, ale zamiast tego mamy dźwignię, której przesuwanie wydaje dźwięk, który ma się nam kojarzyć z tym takim dźwiękiem obrotowego pierścienia na zegarku. Fajne, ale pierścień przynajmniej do czegoś służy, czyli do oznaczania czasu, a ta dźwignia jest absolutnie do niczego, zresztą w wersji z manualną skrzynią biegów nawet jej nie ma. Poza tym kokpit Australa przypomina ten w Megane E-Tech, czyli dwa duże wyświetlacze, na których pojawiają się dane z Android Automotive. W tym miejscu uwaga dotycząca samego Android Automotive. Google umie w wyszukiwanie, ale cokolwiek ponad wyszukiwanie wykracza poza kompetencje internetowego giganta. W marcu 2023 roku, kiedy nagrywam ten materiał, mija 6 lat od wprowadzenia na rynek Android Automotive. System dostępny jest głównie w Volvo i Renault, na pewno są jeszcze jakieś marki, których nie wymieniłem, i daje bardzo niewiele. Bo co z tego, że zaloguję się moim kontem Google, skoro na przykład moja ulubiona aplikacja z podcastami jest bardzo okrojona i w sumie wygodniej jest mi korzystać z Android Auto? A kiedy korzystam z nawigacji Android Auto, znika mapa z wyświetlacza przed kierowcą, więc z nawigacji Google lepiej korzystać w Android Automotive. To nie wino Renault, tylko moja obserwacja dotycząca Android Automotive, a teraz wracamy do Renault. Wybór informacji wyświetlanych przed kierowcą i obsługa systemu inforozrywki są proste w miarę. Brakuje mi pewnych funkcji, bo o otwieraniu zbliżeniowym już wspominałem, ale w Clio można było na przykład wybrać tylko automatyczne otwieranie albo tylko automatyczne zamykanie, a tu jest wszystko albo nie ma nic. Na szczęście da się wyłączyć taki powitalny dźwięk, który w normalnych okolicznościach samochód wydaje, emituje przy każdym otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera, albo jednych i drugich. Za to ustawienia fotela kierowcy pozostają dla mnie wielką, nieodkrytą tajemnicą. To znaczy, w fotelu pasażera można zapisać dwie pozycje, dwa ustawienia. Natomiast w fotelu kierowcy można zapisać tylko jedno ustawienie. I w Renault Megane E-Tech miałem podobny problem. A skoro jesteśmy przy ustawieniach fotela, to Ania ma zakaz zapisywania swojej pozycji za kierownicą, żebym ja mógł przywrócić swoją. W
Wprawdzie kierownica jest spłaszczona, żeby poprawić widoczność wyświetlacza, ale Ania nie może znaleźć takiej pozycji, w której widziałaby cały wyświetlacz, a kierownica nie zasłaniałaby jej drogi. Oraz, ponieważ podłokietnik nie jest regulowany, łokieć Ani ląduje nie na miękkiej pokrywie, ale na twardym zakończeniu. Ja przynajmniej siedzę wygodnie i wszystko widzę, to znaczy wszystko na zegarach, bo słupki A są pod takim kątem, że boję się skręcać w poprzeczne ulice, bo nigdy nie mam pewności, czy ktoś nie wchodzi na pasy. Z plusów, schowek na okulary jest też dodatkowym lusterkiem do obserwowania pasażerów z tyłu. Jest fizyczny przycisk do wyłączania systemu stop and start, a raz włączony automatyczny hamulec postojowy pozostaje włączony. Schowek przed pasażerem jest spory, ten pod podłokietnikiem przeciętny. I kieszenie w drzwiach mają taki kształt, że butelka zawsze będzie w nich leżeć. Na początku Renault oferuje Australa tylko z silnikiem czterocylindrowym o pojemności 1,3 litra i mocy 140 lub 160 koni mechanicznych. Oba to miękkie hybrydy, słabszy jest z sześciobiegową manualną skrzynią, a mocniejszy z CVT. Słabszy ma 260, mocniejszy 270 Nm, słabszy może holować do 1350 kg, a mocniejszy do 1800 kg. Obie wersje silnikowe powinny zużywać około 6,5 litra na setkę w cyklu mieszanym i jest to wynik osiągalny. Na autostradzie i w mieście będzie więcej, ale poza miastem mniej. Pojemność zbiornika paliwa w obu wersjach silnikowych wynosi 55 litrów. Czas od 0 do setki dla wersji 160-konnej z CVT powinien wynosić 9,7 sekundy. W trybie komfortowym uzyskałem równe 10 sekund, za to w trybie sportowym 9,5 sekundy. Nie ma i nie będzie napędu na wszystkie koła, jest tylko napęd na przednią oś. Dostępne obecnie wersje mają tylną belkę skrętną i średnicę zawracania 11,4 metra. Wersja z pełną hybrydą, która ma się pojawić w drugiej połowie 2023 roku, będzie miała system 4Control, czyli 4 skrętne koła, dzięki czemu średnica zawracania spadnie o około metr. Ale nawet bez czterech skrętnych kół samochód sprawia wrażenie bardzo zwrotnego, a to dzięki niskiemu przełożeniu układu kierowniczego, zaledwie 14,6 do 1. Niewiele niższe przełożenie miała poprzednia generacja, uwaga, BMW M3, tam było 14 do 1. A w wersji z czteroma skrętnymi kołami przełożenie jest 13 do 1 i to się zbliża do wyniku Alfa Romeo Stelvio. Wyjaśniam, że chodzi o kąt obrotu kierownicą potrzebny do wywołania skrętu kół przednich o jeden stopień, czyli im niższa wartość, tym bardziej bezpośredni układ kierowniczy. Nie wiem, czy rodzinny crossover kupuje się pod kątem bezpośredniego układu kierowniczego, ale ten typ tak ma. Na krętych drogach poczujesz różnicę, byle nie pod górę, bo z tego silnika z załadowanym samochodem wiele nie wyciągniesz. Lepiej jechać ze stałą prędkością po autostradzie, byle nie za szybko, bo wyciszenie. Podobnie jak w Kadżarze, tu również wyciszenie pozostawia wiele do życzenia. Plus za sprawne systemy wspomagające kierowcę, dobre reflektory, przydaje się też wyświetlacz przezierny, na którym pokazują się wskazówki z nawigacji. Ceny Renault Austral zaczynają się od 134 900 zł za bazową wersję Equilibre z silnikiem 140-konnym i manualną przekładnią, plus 12 000 za kolejną wersję wyposażenia Techno i jeszcze 12 000 za 160-konny silnik z CVT. To jest topowa wersja Iconic Esprit Alpine za 180 900 zł plus wyposażenie dodatkowe w sumie 205 100 zł.
Renault Austral to nienarzucający się crossover. Na przykład dla rodzin z dorastającymi dziećmi, które to dzieci narzekają na brak miejsca z tyłu u mniejszych konkurentów. Albo dla rodzin z małymi dziećmi. I wtedy można poświęcić miejsce na nogi z tyłu w zamian za więcej miejsca w bagażniku. Samochód jest ciekawy, chociaż niektóre wybory projektantów dają do myślenia. A jak Tobie podoba się Renault Austral, napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.